Cześć, jak się macie? Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku programu, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań, tylko są same głupie filmiki. Jestem właśnie w Japonii i nie mam co robić, poza tym, żeby powiedzieć Wam, że 30 milionów internautów, tyle co populacja Tokio, zobaczyło poprzedni odcinek Zapytaj Beczkę i wyraziło jednogłośną opinię. No, zaczynajmy zupełnie standardowy odcinek. Dawno się tak nie uśmiałem z czegoś na poziomie. Pro. Dawno nie rozśmieszyło Cię nic na poziomie, bo może po prostu nie śmieszą Cię rzeczy na poziomie, może po prostu masz głupie poczucie humoru. W pełni normalne i dobre, ja też się śmieję z rzeczy, z których wstyd mi się śmiać. Każdy z nas lubi żarty z kupy raz na jakiś czas, nie bójcie się do tego przyznać. Co sądzisz o ludziach, którzy próbują na siłę być fajni? To pogardliwe określenie powoduje, że jeśli nie jesteś fajny, to już nigdy nie możesz być fajny, bo kiedy będziesz próbował być fajny, to będziesz to robił na siłę. Porównajmy to sobie do ludzi, którzy są bogaci na przykład. Niektórzy ludzie starają się na siłę być bogaci, a inni są bogaci, bo mają bogatych rodziców, których bardziej lubicie. Czy zadaję Ci pytanie? Czy jeśli zadajesz mi pytanie i ja na nie nie odpowiadam, to czy ktokolwiek je słyszy? No i widzisz, to jest na przykład rodzaj pytania, którego dziewczyna w Twoim wieku by w życiu nie zadała. Zastanów się, co to o Tobie świadczy. Co pan myśli o teoriach spiskowych, według których światem rządzą reptilianie, humanoidalne jaszczury z kosmosu, które mogą przybierać wygląd ludzi i zajmują stanowiska głów państw, oraz że ludzie są simsami stworzonymi i kontrolowanymi przez kosmitów? Ja się z tobą w 100% zgadzam, tylko że to nie są żadni reptilianie, tylko po prostu zwykłe koty domowe, które tak naprawdę w ukryciu rządzą nami, tak że my nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Zobaczcie ich świątynię z Tokio, którą odwiedziliśmy w tym tygodniu. Krzysztofie, moja koleżanka się w tobie buja, a z kolei jej brat cię nienawidzi. To moi najlepsi przyjaciele i ciągle walczą ze sobą, pytają mnie cały czas, kto ma rację. Powiedz proszę, co mam zrobić, żeby się pogodzili i wytłumaczyć, że cała ta kłótnia nie ma znaczenia. Czy rację ma ten, kto się we mnie kocha, czy ten, kto mnie nienawidzi? To jest jedno z tych pytań, na które poznajesz odpowiedzi po śmierci chyba. Jaka jest pensja świętego Mikołaja? Dobra, jestem na Akihabarze, w miejscu, w którym każdy nerd technologiczny na świecie chce być i muszę odpowiadać na pytanie o tym, jaka jest pensja świętego Mikołaja. Tak chcecie się bawić? Dobrze, zrobimy to. Mikołaj nie ma pensji sensu stricte, tylko bo on jest przedsiębiorcą, a nie czymkolwiek pracownik. Zbudował sobie model biznesowy w oparciu o prowizję od wszystkich prezentów. Jeśli kiedykolwiek dostałeś od Mikołaja robota, transformersa z ujebaną ręką, to wiesz, kto wziął tę rękę. Jak dostałeś ujedzoną czekoladę, to wiesz, kto ci ją ugryzł, dlatego jest taki gruby. I oczywiście z tego wszystkiego bardzo prosto wyprowadzić wniosek, że Mikołaj wszystko robi dla hajsu i dawno się sprzedał. Krzysiu, co wejdę na jakąś stronę, to wyświetla mi się reklama, schudła 15 kilo i zadziwiła lekarzy. Moja ulubiona reklama banerowa, którą regularnie widuję na stronach z torrentami, ma napis: musisz być gotów ruchać brzydkie kobiety zaraz po wezwaniu. Mnie natomiast od Japończyków jesteśmy w stanie bardzo dużo się nauczyć, jeśli chodzi o reklamę. Tutaj całe miasto jest oblepione reklamami i wszystko, i cały ten krajobraz miejski tak wygląda tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Cała dzielnica to jeden wielki baner. W sumie, jeśli możliwe jest to wszystko, co za mną tutaj widzicie, to czemu nie? O czym rozmawiają ze sobą geje na forum dla mężczyzn? Są partią mniejszościową. A czemu zakładasz, że nie wiedzą, co to znaczy? Kurde, ale zajebiste. To jest takie samo myślenie, jak używasz angielskich zapożyczeń, a nie wiesz, co to znaczą. Wiem, co znaczą, dlatego ich używam. Czemu jeśli się śmieję, to każda dziewczyna się na mnie patrzy, a jak zasłaniam twarz książką, to one mnie odsłaniają? Lepiej tak niż odwrotnie. Gdyby śmiały się, jak czytasz książkę, a odsłaniały ci, kiedy się śmiejesz. Czy po podróży w Japonii nauczyłeś się czegoś z ich języka? Nauczyłem się, że jak chcesz brzmieć pro, to możesz w każdej sytuacji powiedzieć hi. Najwyżej powiesz, że mówisz po angielsku. Co robiłeś w sytuacji, gdy na randce następowała niezręczna cisza? Możesz zacząć tańczyć jak kurczak. Albo możesz jej opowiedzieć o swoich zainteresowaniach. Jak na przykład zabawki. Albo manga. Albo anime. Albo homoseksualna manga. Moralnie kwestionowalna japońska pornografia. I takie coś. To jest w ogóle moje ulubione. Zapamiętaj sobie, jeśli dziewczyna, z którą jesteś na randce, nie docenia twoich zainteresowań, na przykład fanowsko rysowanych pornosów z Dragon Balla, to szkoda na nią twojego czasu.
wiadomo, beka z tego, że znani ludzie są głupi. Spróbuj sobie wypaść na wizerunkowo mądrą osobę w momencie, kiedy Pudelek i inne takie stwory piszą o tobie newsy. Gwiazdy są jakoś szczególnie głupie? Nie, pomyślcie sobie, o ilu daniach w mordę nie pisano na Pudelku w ciągu ostatniego półrocza. Po prostu w większości przypadków, jak ktoś daje komuś w mordę, to nikogo to nie obchodzi. Co robi youtuber zatrzymany przez policję? Kręci o tym filmik i pisze posta na Facebooku, żeby fani go pocieszyli, bo policja jest przeciwko nam, a my jesteśmy ci dobrzy. My kontra policja. Jest takie przysłowie, nie wywołuj kota w worku, co o tym sądzisz? Bardzo mądre przysłowie, oznacza nie rób nigdy nie wiadomo czego, ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy coś, nie wiadomo co się może kiedykolwiek wydarzyć. Ponieważ nie używacie zdalnie sterowanej toalety. Ale o czym? To ciekawe, że chcesz ze mną porozmawiać całkiem za darmo, bo tutaj w Japonii za rozmowę trzeba często zapłacić więcej niż za seks. Przynajmniej jeśli dziewczyna jest ciekawym rozmówcą. Krzysiu, czy jak dziewczyna została moją walentynką, to jest moją dziewczyną? Proszę, pomóż. Zrób mi i sobie przysługę i nie używaj słowa walentynka. Ludzie, którzy nie używają słowa walentynka, pewnego dnia pójdą do japońskiego seks shopu na piętro z cosplayem. Wszyscy pozostali pójdą na drugie piętro. No i to tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby oglądać całą naszą relację z Japonii, ponieważ całe to Zapytaj Beczkę to jest tylko taki trailer tego, co się dzieje na kanale youtube.com/wybuchające beczki. Więc tam was w najbliższym czasie zapraszam, przede wszystkim tam się będzie działo najwięcej. I do zobaczenia, na razie, pum, skrz! Będę w Japonii jeszcze 4 tygodnie, więc w następnych odcinkach możecie zadawać pytania bardziej jakoś związane z Japonią, żebym nie musiał odpowiadać na pytania o Świętym Mikołaju, będąc w takim miejscu.